Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Opowiem o mojej wierze, moja wiara. Opowiem, jak uzyskałem pewność, że życie stworzył Bóg, że Bóg to życie podtrzymuje, inaczej, że życie istnieje tylko w Bogu i bez Boga nie można zrozumieć życia. Tylko jedna ważna uwaga. Jestem biochemikiem i życie będę rozważał jako procesy biochemiczne w komórce. W komórce, bo jest to podstawowa jednostka życia. Jak daleko sięgam pamięcią, nigdy nie byłem ateistą. Nawet w czasach komuny, gdy zdobywałem wykształcenie w szkole podstawowej, średniej, wyższej, gdzie programowo w tych szkołach uczono nas ateizmu, walczono z religią, nigdy nie zwątpiłem w Boga. To zasługa mojej rodziny, mamy, przyjaciół. Szczególnie tutaj dziękuję Wackowi, mojemu przyjacielowi z ławy szkolnej, który potem został księdzem i jako ksiądz Wacław Basiak pozostał nadal moim dozgonnym przyjacielem. I trochę wspomnień. Na pierwszym roku studiów mieliśmy obowiązkowy przedmiot filozofia na studiach przyrodniczych, chemicznych. Na pierwszych zajęciach wykładowca w stopniu magistra, jest to symptomatyczne, że magister wykładając na wyższej uczelni musi mieć specjalne zezwolenie Rady Wydziału, żeby wykładać. Widocznie nikogo innego nie znaleziono. Wykładowca w stopniu magistra przeczytał pierwsze zdanie z Księgi Rodzaju, z Biblii. Na początku była ciemność i nicość i Duch Boży unosił się nad wodami. Ależ zaczął się pastwić. Jakaż to niekonsekwencja w tej Biblii. Tutaj nicość, a tam woda. A więc cała Biblia to jedno wielkie kłamstwo. I na takim poziomie przedstawiono nam fakty, że Boga nie ma. Było to dla nas śmieszne. Ogromną rolę w tym czasie studiów miało dla mnie duszpasterstwo akademickie. Cotygodniowe spotkania, które nas młodych podniecały i ukierunkowywały właściwie. Rekolekcje wyjazdowe, msze święte cotygodniowe, to wszystko spowodowało, że moja wiara wzrastała. Potem zacząłem pracę na uczelni w dziedzinie biochemii. Zacząłem poznawać świat wiedzy, niekończącej się wiedzy. Każde nowe odkrycie naukowe stwarzało nowy obraz rzeczywistości biochemicznej. I ten niekończący się proces poznawania, który lubiłem, to wchodzenie wciąż w głąb nauki fascynowało mnie. I zresztą do dzisiaj, mimo że jestem na emeryturze już, dalej fascynuje. Ogromnym ułatwieniem w poznaniu, to były czasy, gdzie dostęp do bibliotek był utrudniony, choćby z tego powodu, że żeby niektóre czasopisma mieć, musiałem jechać do Warszawy. Ale ogromnym ułatwieniem wtedy był zwyczaj wszystkich pracowników nauki na całym świecie wysyłania odbitki swojej nowo opublikowanej pracy do wszystkich innych naukowców, którzy się po to zgłosili. Dlatego mimo braków bibliotecznych byliśmy wszyscy w nauce na bieżąco. No i to były czasy lat 70., 80., 90. ubiegłego wieku. Rodzina, praca naukowa. To nie był czas na poszukiwanie odpowiedzi, kto mnie stworzył,
kto stworzył życie na ziemi, czym jest życie na ziemi, kto stworzył świat. Nie kontestowałem tych pytań. Zawsze wierzyłem, że Bóg stworzył świat i mnie też stworzył, ale faktu tego nie drążyłem. Miałem swoje sprawy zawodowe, rodzinne, dbałem o rozwój naukowy, dbałem o rodzinę, ale Bóg ze swoim objawieniem czekał. Z dużym zainteresowaniem czytałem zarówno o materialistycznym początku życia. Pamiętam, jak pięknie i sugestywnie opisywał to Deniken w książce Na początku był wodór. Byłem urzeczony tym opisem. Z drugiej zaś strony wierzyłem w opis biblijny, który mnie również urzekał. Tkwiłem w takiej bezrefleksyjności, w powierzchowności wiedzy. Priorytetem były dla mnie rodzina i awans na uczelni. I tutaj muszę wyjaśnić, że problem awans na uczelni nie ma znaczenia pejoratywnego. To jest obowiązek wszystkich pracowników. Jeśli w ciągu iluś tam lat, to się zmieniało, zdaje się obecnie jest 8 lat, nie zrobi się doktoratu, to trzeba opuścić uczelnię. I następnie, jeżeli w ciągu, znowuż nie pamiętam, chyba 12 lat nie zrobi się habilitacji, mogę się mylić co do ilości lat, również trzeba opuścić uczelnię. Dopiero gdy mój status naukowy się ustabilizował, czyli zrobiłem doktorat i habilitację, w rodzinie też się dobrze działo, pytania zasadnicze powróciły. Kto stworzył życie? Kto stworzył życie? Nie myślałem nad tym. Punktem zwrotnym był mój pewien referat. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Mówiłem do Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich. Pełny 40-minutowy referat. W referacie powiedziałem coś w wyniku ewolucji. Nie wiem, o czym mówiłem. Na pewno nie mówiłem o ewolucji. Ale użyłem stwierdzenia, być może nawet w dyskusji po referacie. W wyniku ewolucji. Referat powiedziałem, potem dyskusja, potem kawa, ciastka, przedtem była msza święta i na koniec modlitwa. I w jednym z wezwań modlitewnych usłyszałem: módlmy się za ewolucjonistę Andrzeja J., czyli za mnie. Modlitwę prowadził ksiądz Grzegorz Bork, proboszcz w parafii świętego Piotra i Pawła w Świętochłowicach. I to mi dało do myślenia. To był ten impuls. Zacząłem szukać prawdziwej odpowiedzi na pytania. Czym jest życie? Kto mnie stworzył? I dziękuję za to księdzu Grzegorzowi. Uwaga! O życiu. To nie znaczy życie na przykład, jak to mówi się, mam ciężkie życie, życie u psychologa, życie małżeńskie, życie w kawiarni. Nie, o życiu będę mówił na poziomie biochemicznym, na poziomie komórki. Zaznaczałem to już wcześniej. Dlaczego? Dlatego, bo z racji mojego wykształcenia i mojej pracy na uczelni miałem możliwość poznawania coraz głębszych, coraz bardziej szczegółowych faktów z biochemii komórki, z biochemii życia komórki, poznawania struktur komórkowych, działania ich, mechanizmów regulacji i wielu innych.
równolegle do mojego rozwoju naukowego zaczęły u mnie rezonować słowa świętego Pawła. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały stworzone, iż to, co widzialne, powstało nie z rzeczy widzialnych. To jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. Nieco ładniej to brzmi z Biblii Gdańskiej, że światy tak zostały przez Boga stworzone, iż to, co widzialne, powstało z rzeczy niewidzialnych i z niczego. To są słowa listu świętego Pawła do Hebrajczyków. Czas mijał. To zdanie rezonowało we mnie. Moja wiedza, zarówno biochemiczna, jak i religijna, rosła. W moim sercu pojawiły się nowe słowa, tym razem z Księgi Izajasza. Mówiły one o wielkości Boga, z którego sobie zawsze zdawałem sprawę z Jego wielkości. Przecież w kredo powtarzałem to często, ale teraz te słowa zaczęły rezonować. Z kimże moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał, mówi święty. Z kim Boga mogłem porównać? Z nikim. Zacząłem widzieć, że zarówno Słowo Boże, czyli Biblia, i moja wiedza biochemiczna są spójne, nie idą w przeciwległych kierunkach. Aby znaleźć na to potwierdzenie, zacząłem studiować dostępne piśmiennictwo o kreacjonizmie. Kreacjonizm to jest nauka o tym potwierdzająca i szukająca dowodów na to, że życie zostało stworzone przez Boga. Kreacjonizm, czyli nauka o stworzeniu świata z niczego przez Boga, który utrzymuje życie. Nauka ta jest obecnie rozwijana przez wielu badaczy. Wydawanych jest obecnie kilka, przynajmniej pięć, ja tyle periodyków znalazłem, recenzowanych, naukowych, gdzie te problemy są omawiane, są badane. Przynajmniej pięć periodyków naukowych poświęconych kreacjonizmowi. Powoli wychodziłem ze stanu schizofrenii odnośnie mojego poglądu na powstanie życia. Interesowałem się zarówno możliwością powstania życia samorzutnie z materii nieorganicznej, samorzutnie, jak i poprzez Słowo Boga. Samorzutne powstanie życia. Aleksandr Iwanowicz Oparin to twórca teorii powstania życia samorzutnego, powiedzmy samorództwa, z przemian różnych elementów mineralnych z udziałem energii słonecznej, gejzerów, promieniowania kosmicznego, wulkanów, błyskawic, wyładowań atmosferycznych. Oparin opublikował swą teorię w Rosji sowieckiej w 1924 roku. Książka stała się od razu bestsellerem. Myślę, że chodziło nie tyle o problemy naukowe, ile o bardzo naukowe wyeliminowanie Boga z życia. Z moją wiedzą wiedziałem już, że jest to niemożliwe. Małe kłamstewka, myślenie życzeniowe, błędy. Badania te zostały na szeroką skalę
rozwinięte w latach 50. w Chicagowskim Uniwersytecie przez dwóch panów, przez Millera i przez Urea. Próbowano zrobić to, co sugerował Oparin, czyli do próbówki, do kolby dano tak zwaną pierwotną atmosferę, czyli metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, azot. Przepuszczano przez to wyładowania atmosferyczne, próbowano stosować różne katalizatory, elementy mineralne i w ten sposób chciano otrzymać komórkę we wczesnej postaci albo przynajmniej substancje, które mogły występować w komórce, w takiej wczesnej komórki. Z materii nieorganicznej miała powstać jedna z najbardziej skomplikowanych maszyn biologicznych na świecie – komórka. Według mnie i nie tylko mnie, szansa na takie powstanie życia jest równe zero. To tak, jakbyśmy chcieli mieć perpetuum mobile. Ja celowo unikam tutaj omawiania dokładnego na poziomie naukowym tego doświadczenia i rezultatów, bo rozumiem, że może to być niezrozumiałe dla większości moich słuchaczy. To tak, jakbyśmy chcieli mieć perpetuum mobile. Znajomość nawet podstawowa termodynamiki chemicznej, obliczenia statystyczne, pojęcie równowagi chemicznej nie dopuszczają do takiej możliwości, żeby z substancji nieorganicznej powstały substancje, które występują w komórce. Oczywiście powstały niektóre substancje, ale naprawdę nie tak, jak mają być w komórce i nie dowodzi to wcale, że w ten sposób powstało życie, bo życie to jest coś znacznie, znacznie, znacznie bardziej skomplikowanego. Im bardziej poznawałem biochemię, tym bardziej widziałem ogromną, ale przeogromną złożoność komórki, jej kilkadziesiąt różnych systemów skorelowanych ze sobą razem i bardzo precyzyjnie regulowanych. Poznałem ogromną, niespotykaną nigdzie precyzję syntezy białek. Na przykład rozpatrzmy, to niech będzie jeden przykład, rozpatrzmy, że powstaje białko o 100 aminokwasach. To jest małe białko. To jest naprawdę małe białko. I jest 20 aminokwasów, czyli ile może być różnych ułożeń 100 aminokwasów z 20 aminokwasów? Dużo, bo jest to 10 i 150 zer, konkretnie 1 i 150 zer. Liczba zupełnie niewyobrażalna. Ale uwaga, tylko jedno z tych białek 1 i 150 zer będzie białkiem prawidłowym. Widać tutaj, jaka jest ogromna precyzja, niespotykana nigdzie, jaka jest ogromna precyzja samej syntezy białka w komórce, a komórka poza tym ma jeszcze wiele innych systemów. Czemu to mówię? Bo widzę w tej ogromnej precyzji i w niemożności otrzymania takiej precyzji białek, bo nawet, szanowni państwo, gdybyśmy chcieli otrzymać tyle białek i wybrać z tego jedno białko właściwe, to uwaga, braknie materii na całej kuli ziemskiej, aby to jedno białko spośród tych 10 do potęgi 150 otrzymać. Braknie na to materii na całej kuli ziemskiej. Widzę w tym ogromną omnipotencję, czyli wszechmoc Boga, ogromną mądrość Boga w tych procesach komórkowych.
ale widzę te ślady skażenia przez grzech, chociaż mądrość i miłość Boża to naprawiają. Widzę też, że cały świat został stworzony dla człowieka. Nie człowiek dla świata. Świat dla człowieka. Na przykład obecne w świecie cykle biogeochemiczne. Dawniej mówiono na to obieg pierwiastków w przyrodzie. Które zapewniają elementy mineralne dla naszego życia. Bóg określa swoje stworzenie, oczywiście w tym również biochemię, komórki, jako że były dobre. Stworzenia Boga były dobre. Biochemia komórki też jest dobra, człowiek jest bardzo dobry. Z kolei przyjęcie materialistycznego punktu powstania życia prowadzi do niewytłumaczalnych paradoksów życia. Jednym z tych paradoksów jest no to, co powstało wcześniej, jeżeli to powstawało stopniowo z tak zwanej pierwotnej zupy pod wpływem promieniowania cieplnego, gejzerów i tak dalej, z elementów mineralnych. Białko czy kwasy nukleinowe? Bez kwasów nukleinowych nie będzie białka, bez białek nie będzie kwasów nukleinowych. Co powstało pierwsze? I takich paradoksów można kilkanaście wymyśleć. Odkryłem, że opis życia pochodzącego od Boga, biblijny opis stworzenia życia przez Boga, czyli przez Słowo Boże, jest jedynym sensownym tłumaczeniem genezy życia. Dla kogoś krytykować moje wystąpienie, proszę bardzo, na pewno powie, że nie powiedziałem nic o rybozymie. Nie, nie powiedziałem celowo, bo to nie ma sensu. Dla mnie dowody biochemiczne jednak